Musimy najpierw zdefiniować pojęcie sztucznej inteligencji, które jest pojęciem bardzo szerokim i bardzo często w sposób diametralnie różny rozumiane. Żeby spróbować to pojęcie zdefiniować, należy odnieść się do tego, co jest najistotniejsze pod kątem sztucznej inteligencji. Czy mamy do czynienia z systemem, który Podobnie jak człowiek rozumuje, myśli, czy możemy mówić o racjonalnym podejmowaniu decyzji, racjonalnym zachowaniu. W tym kontekście dopiero gdy zdefiniujemy tą sztuczną inteligencję, możemy wskazywać obszary, które wymagają uregulowania prawnego. Nasuwa się wiele pytań. Związany chociażby z odpowiedzialnością za wypadek spowodowany przez samochód autonomiczny, bądź komu należałoby się wynagrodzenie za utwór sporządzony przy wykorzystaniu systemów wyposażonych w sztuczną inteligencję, bądź kto powinien dostać wynagrodzenie za książkę, która została napisana przez taki program. W tej chwili stoimy tak naprawdę przed wieloma wyzwaniami i wieloma możliwościami, które pozwalają na zastosowanie sztucznej inteligencji w praktycznie wszystkich aspektach naszego życia. Jest to ogromny skok technologiczny, który nas na ten moment czeka i ogromna szansa dla wielu przedsiębiorców. Każda firma, która zamierza wdrożyć nowe, nowoczesne systemy obejmujące sztuczną inteligencję, powinna najpierw zweryfikować swoje rzeczywiste potrzeby, określić obszary, w których te systemy będą w największym zakresie optymalizowały działalność i ograniczały potencjalne koszty, ułatwiały działalność operacyjną tej firmy. Następnie też skorzystać z pomocy ekspertów, którzy pomogą opracować cały plan wdrożenia, który też powinien być objęty ramami prawnymi, co pozwoli uchronić się od różnych niespodzianek i problemów na etapie procesu wdrożenia tych technologii w firmie.